No i dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku z gry PlayerUnknown's Battleground. Gramy ludzie dzisiaj na mapie Miramar aktualnie. Zobaczymy, czy się uda wygrać, czy jednak będziemy się widzieli dalej w kilku meczach. Powiem wam szczerze, że coś mi ta gierka ostatnio nie siedzi w ogóle gdzieś. Nie mogę żadnego meczu wygrać już przez kilka dobrych odcinków, więc nie wiem, czy forma spadła, czy gracze lepiej zaczęli grać, czy ja jakiś jestem mega słaby. Dobra, lądujemy tutaj sobie na El Azahar. I ludzie, liczę na dobry drop. Liczę na dobry drop, jeżeli nic nie będzie, no to będzie trochę przykro. Nikogo tutaj nie widzę ze mną, nie? Jest jeden wariat. Jest jeden wariat, lecie na te budynki po prawo. Więc tak, ja ląduję tutaj sobie na te najbliższe sklepiki i chcę podnieść jakąś ziomeczkę. Czy się to uda? Zobaczymy zaraz. Póki co starcik mamy idolo, postać nam się zawiesza na budynku. Czekamy, czekamy, puch! I za pół HP spadek. Nie, jednak nie, jednak HP jest całe, więc to jest przynajmniej tyle dobrego. I tutaj mamy coś do lucenia? Serio ten budynek jest cały jakiś zabarykodowany, że nic z nim nie ma? O shit, no typowy Miramar. Typowy Miramar, to się takie rzeczy zdarzają. Jakieś małe mam lagi, nie wiem, czy to u mnie z internetem coś, czy w grze są takie lagi. Tutaj czysto, tutaj też nic nie widzę. Tutaj to, kamizelka, biorę. Biorę, tutaj jest jakiś pistolecik, chociaż nic nie widać. No i widzicie, z takim lutem to ja sobie nie postrzelam. Jest kask na razie, jest plecak jedynka, jest granat. Jest saiga, no saiga tutaj na tej mapie to taka średnia trochę, bo przeważnie na Miramarze się strzelamy na daleko. No ale lepsze to niż nic na tą chwilę. Tam nie ma jakiegoś czegoś? Nie ma. Dobra, podnosimy tutaj leczonko, wchodzę sobie na te budynki, jest MK. Pyk kompensatorek, pyk emeczka. Patrzcie, jakie to jest zlagowane w ogóle. O Jezu. Patrzcie, tego, o, dopiero zniknął mi ten kompensator, no. Lagi ogromne, ale dobra, pyk, bierzemy granat dymny i tam jest ten gość, którego chciałbym sobie zniszczyć, póki jeszcze mniej więcej mam na niego bicie. Wiesz, mniej więcej wiem, gdzie on jest, bo zaraz mi zniknie i wejdzie od tyłu tutaj mnie zabić. Chociaż ammo za dużo nie mam, dlatego musi polecieć tutaj taka szybka seryjka. Tutaj czysto, jest kolimator, dobra, zawsze to trochę na amunicji zaoszczędzimy. I teraz szukamy go. Na tej siłowni może być. Albo tam na samym początku. Tu go na razie jeszcze nie ma. O! Jednak jest! Cyk! Seryjka nie siadła. On też serio strzelał. Podchodzimy. Mam kask dwójkę. Wbijamy do budynku. Gdzieś tutaj powinien być. Ubity mocno. Saiga. Cyk! Dobra, zmontowany frajer. Amunicję bierzemy, to bierzemy, to bierzemy. To bierzemy, to bierzemy. No, coś już jest, coś już jest. Dobra, teraz możemy na spokojnie lucić. Gość, który z nami leciał, został zabity. To już na lajcie możemy tutaj sobie siedzieć, bo więcej przeciwników póki co ja nie widziałem, tylko ten jeden tam był gdzieś. No to wydaje się, że będzie luźno. Dobra, bierzemy energetyka. Tutaj mamy saiga, energetyk, elegancko. Tutaj byliśmy. Tam to przelucono jest przez tego typa. Dobra, idziemy dalej, idziemy dalej. Amunicji troszkę z niego podniosłem. Wolałbym MK na jakimś automaciku, ale na razie nie ma. Tam jest pojazd, więc już będzie jak stąd prysnąć. Strefa się w miarę ułożyła. Jest gites, idziemy na górę. Pyk. Tutaj czysto. Tutaj czysto. Jakiś komar mi ugryzł w rękę. Fuck this. Tutaj czysto, idziemy dalej. Tłumik dźwięku do snajperki. O la la. Taki stafik to ja lubię. Jeszcze snajperę jakoś trzeba wyrwać. I na Miramarze, no z snajperką na tłumiku można naprawdę dużo, dużo, dużo postrzelać. Tutaj czysto, tutaj czysto. Oj, jest MK automatyczna, okej. Tego mi trzeba było. To mogę wyrzucić, to na razie wyrzucamy. No co, jest grane, meczka, chodź tu. Pyk, pyk, pyk. Całkiem wyrzuć ten kolimator. I montujemy to w giwerę. Pach, pach, dwóch tych celowników mi nie trzeba. Po co mi saiga teraz? Co za głupek ze mnie bez kitu. Najgorszy.
Kolimator tutaj, kolimator tutaj, to bierzemy tutaj, amunicja, pyk, pyk, to wyrzucamy do kałacha, sobie troszkę jeszcze wezmę, dobra? Jak ja tak długo będę lucił, ludzie, to ja nigdy tej gry nie wygram, bez kitu. Dobra, to jest zrobione, to jest zrobione, to jest zrobione, to też. Dobra, bierzemy samochód i jedziemy w środek strefy, może się uda tutaj samolot gdzieś namierzyć ze zrzutem, jakiś zrzucik ogarnąć. Na tej mapie zauważyłem, że ludzie mało co jeżdżą po te zrzuty, bo tu się ciężko po tej mapie jeździ, po tych górkach i się dużo ludzi boi, bo w każdym tutaj, za każdą górką, za każdym pagórkiem ktoś może być, nie? Ktoś może kampić, ktoś gdzieś się przyczaić i później mamy przypał. Dobra, tutaj nie ma nic, zrzut pasuje ogarnąć, bo idzie zwinąć jakąś na przykład sobie AWM-kę, nie? Czy M24, ulala, skarek. AWM-kę czy M24 i na tym tłumiku jeszcze można naprawdę ładnie pokarać. Kas dwójkę mam założony tutaj, czysto tutaj, czysto tutaj też, łom mnie nie interesuje. To jest zwykły powiększony. Dobra, bierzemy samochód, jedziemy gdzieś w tym kierunku i zobaczymy, co słychać na drugim końcu mapy. No i dobra, z akcji lutacji wyszliśmy z jednym fragiem, to jest w miarę spoko już, więc nie będzie na pewno to gierka za zero. Teraz będę grał tak trochę pod wygranie, chciałbym tą gierkę kliknąć, bo dawno nic nie wygrałem, ludzie, więc fajnie by było coś w końcu tutaj ubić i zawinąć. Dobra, bierzemy tą M-kę, bo ta M-ka jest fajniejsza ogólnie do dojazdów. Quick draw do snajperki mogę wziąć. To biorę, tutaj coś jest, kamizelka dwójka, nowa, to też sobie wezmę, bo to moja jest zbita lekko. I będziemy kampić, ludzie, to jest środek strefy, więc nie ma co, fajna miejscówka jest ogarnięta. Rzeczy w miarę mamy spoko. To nie ma co też latać jak debil tutaj za fragami po mapie, nie? Trzeba liczyć na to, że strefka nam się tutaj będzie zamykała, że uda mi się jakiś zrzut tutaj zaraz wyhaczyć. Ogólnie jak zrzut będzie leciał, to pojadę sobie po niego, bo bo już mówiłem, bo muszę go mieć, żeby wziąć jakąś snajperkę i pokarać naprawdę w tym meczyku. Tu fragi jeszcze wejdą, fragi wejdą pod koniec meczu. Jeżeli teraz nie wchodzą, tak ta gra już czasami wygląda. Kompensator do snajperki też biorę, bo to jest mega fajna rzecz. Jeżeli z takiej snajpery na kompensatorze załadujemy, ludzie, jakiegoś hedzika, to gość nie ma podjazdu, tam jest dynka i to bita taka na lajcie. Dobra, czekamy na strefę, tam jest jeszcze coś do leczenia. To sobie pójdę podnieść, tu chyba amunicję do M-ki widziałem, dokładnie tak, jest też emeczka. Pyk, pyk, bierzemy to, idę do tego garażyku. No i czekamy. Mamy tutaj kolejną strefę, ale ja się będę przesuwał w kierunku Minas Generales, bo tutaj będzie dużo fajniej. Jeżeli chodzi o kolejną już strefę i możliwe, że tam kogoś się uda wyhaczyć do postrzelania. Na razie nawet za bardzo w tych kierunkach nie było słychać strzałów, w tym kierunku koło mnie. Dlatego sobie gdzieś stąd podjadę, dźwięk trochę wyciszę, bo widzę, że ta gra działa za głośno. Jezu, nie to skrzyżowanie, gdzie ja pojechałem, co za naleśnik. O, strzelają do nas z pleców. Dobra, niech sobie koleś tam troszkę strzeli, troszkę sobie poszaleje, ja tutaj parkuję i liczymy, że on tu za chwilę gdzieś wyjdzie. Za bardzo przyciszyłem tą grę. Jezu, jeszcze się zbugował ten samochód. Gdzieś tu powinien być ten naleśnik. On mi tu wyjdzie zaraz. 100%. Nie wiadomo jeszcze z której strony. Na razie go tam słyszę. Jest, siedzi w autobusie. No i leży gość. Było sadzić się? Było się sadzić, typie? Dobra, mamy drugiego fraga na naszym koncie. Gość miał kas trójkę i go ani raz ten kas nie trafiłem. Patrzcie na to, jaki wariat. No miał tylko łempeka. No to on z tym łempekiem się sadził aż tak? Nie wiem, ja bym z łempekiem nie skakał za bardzo. To wyrzucę, to sobie wezmę. 60 tam modemki. No mogę wyrzucić do tego kałacha jeszcze z 50. Zostawię te 20, żeby mieć. Zestawy wezmę. Dobra, lecimy. Kolejny zmontowany, który się do nas tutaj sadził. No i idziemy. Dotarliśmy do samochodu. Pyk, jedyneczka i lecimy na Minas Generales, ludzie. Liczę, że tam też ktoś będzie do zmontowania, tylko trzeba grać spokojnie, trzeba grać zachowawczo, jeżeli chcemy pofragować, tak jak teraz widzieliście. Słyszałem gościa,
Mniej więcej spodziewałem się go w tamtej miejscówce. No, że w autobusie akurat będzie siedział, to tak nie bardzo. Ale udało się go zmontować. On miał jakieś mało życia chyba, bo strasznie szybko siadł. Aż tak szybko to i się ludzie nie przewracają. I że w głowę ani raz nie dostał. Więc nie wiem, dużo leczenia miała, grał jak jakiś amator. Dobra, tutaj czysto póki co. Nikogo nie widzę. Wbijamy do budyneczku. Lewa, prawa, ludzie, to jest ważne, to jest ważne. Jest ammo do Skara. Jest też Skarek. Więc tutaj jest czyściutko. Przejmujemy tą miejscówkę oczywiście. Patrzę, czy jakiejś snajperki nie ma. Tu kusza, tam jest jakiś coś do strzelby. Jest miejscowa przejęta, czekamy na przeciwników. Coś podejdzie, no to wiecie co sobie z takimi gośćmi zrobimy. Bo nie ma co się za bardzo wystawiać, jeżeli tutaj mamy wszystko pod nas ułożone w tej gierce. Jest SKS. SKS-ik zawsze to lepszy niż ta M-ka na daleko. Jakaś snajperka by się przydała, ustawię go na tłumiku. I ktoś idzie. O, mocno gość obity. Przez to okno się nie da wyskoczyć. On tu jest na blisko. Ulala! Od kogoś wyrwał. Czwórkę biorę na tego SKS-a i dziduję stamtąd. Ale mi ktoś fraga zawinął. Dobra, SKS-a ładujemy. Tu jest ammo jeszcze 30 do niego. Tutaj nie ma, on stamtąd przybiegł. Gdzie tu może być ten przeciwnik? Ale jak mi go zawinął bezczelnie? Jeżeli tu jest wszędzie czysto. Też goś na tłumiku strzelał, bo nie było go słychać za bardzo. Był taki one tapik i dętka. Dobra, no czekamy ludzie, liczymy, że się zaraz gdzieś ujawni, bo chciałbym się tak challenge'ować z takim typem. Strefy na razie jeszcze nie widzę. Mamy tutaj strefkę. No to jest dobra miejscowa na pofragowanie, bo tutaj ktoś się na pewno napatoczy jeszcze. Co on tu miał? M-kę Winchestera, nic ciekawego. O, jest gość! To jest ten, co mi zwinął fraga. Pyk, pyk. Dobra, leży. Było się typie sadzić. Dwa szybkie strzały z SKS-a i mamy fragunia tutaj na nim zaliczonego. To jest typ, co mi zwinął tego fraga. Dobra, idę na ten domek, bo nie wiem, czy on nie miał jakiegoś kara. I tego kara fajnie by było przejąć. I też go miał na tłumiku na 100% zapakowanego. To sobie go przejmiemy. Dobra, jak tam wyjść? Tu jest jakieś wyjście. No i nie wiem, czy ten domek nie jest czasem lepszy od tego, co ja miałem. Bo to jest tylko i wyłącznie jedno wyjście. Jak teraz patrzę, dobra, to jest tu. Chyba. Czekajcie, gdzie on był? Tam on był jeszcze wyżej. Czy da jeszcze wyżej wyjść? No i przy tym okienku typ był. Co on tu miał? Ula la la la, on miał zrzut na 100%. Miał krówkę. Ja sobie tą krowę wezmę od niego. Pyk. Krowa zmontowana, pyk. Ją ładujemy. Ósemka luneta tutaj w nim jeszcze leży. Dobra, to sobie tłumik do Erki. Ulala, ten tłumik do Erki fajny. Ósemkę biorę. I teraz nie wiem, czy chcę tą krowę, czy nie. Jak jest tłumik na Ery. Dobra, próbujemy, próbujemy. Najwyżej sobie później podmienimy. Pyk. No i czemu ten kolimator się nie zakłada? SKS-ik spoko, tutaj. Dobra, jest ten kolimator. Ktoś na blisko podjedzie, to zginie, ale sobie ten tłumik tutaj odłożę jak coś na bok. Niech leży, elegancko. Pyk. Energetyk oczywiście, trzeba zapakować. Się na maksa załadować. Tutaj też gripy jakieś leżały, to sobie też wezmę. Założę na SKS-a. 50 ammo. Mogę wziąć śmiało, dobra. Mierzymy. Tutaj czysto, tutaj czysto, tutaj czysto. Tutaj czysto, tutaj czysto, żebym nie dostał w łeb tak samo jak ten typ wyrwał przed chwilą ode mnie. Bo to będzie wtedy słaba opcja. Mamy tutaj strefę dalej. No, ten tłumik sobie wezmę, muszę go wziąć, bez kitu.
Ale to na razie zostawię. Ósemkę wyrzucę w sumie. Tłumik biorę, to biorę. Dobra. Zmieniam budynek, tam mam SKS-a na dole. To jak będę chciał sobie podmienić, to wezmę go. A ten budynek, fakt, wyżej jest w strefie, więc będę mógł sobie na niego zagrać. Żeby mnie teraz tutaj nikt nie zmontował. Troszkę obrażeń dostałem przez to, że zaskoczyłem z wysoka. Liczę na to, że na tym budynku nikogo nie ma aktualnie, bo to będzie jeden z fajniejszych budynków, jeżeli chodzi o strefę. Bo będziemy mieli bicie i na te budynki z przodu, tutaj z góry, no właśnie. I można naprawdę się ładnie ustawić, ale interesuje mnie na razie ta strona, bo tutaj stoją takie motorki na wzgórzu. I wiem, że ktoś stamtąd będzie szedł, patrzcie, tu jest jeden. Jest gość! O, shit! Za późno go przyczaiłem, ludzie. Dobra, jeżeli wam się materiał podobał, no to zostawcie łapę w górę, subskrypcję, dzwonek, powiadomień. Jutro PUBG Mobile na kanale. Dzięki za oglądanie, no i trzymajcie się, do następnego. Cześć wam!